Cześć! Temat dzisiejszego nagrania to tkanka wzmacniająca. Wyróżniamy dwa rodzaje tkanki wzmacniającej w roślinach. Jest to kolenchyma, czyli zwarcica, oraz sklerenchyma, czyli twardzica. Kolenchyma, inaczej zwarcica, zbudowana jest z żywych komórek. Natomiast sklerenchyma, inaczej twardzica, zbudowana jest z komórek martwych. Tkanka wzmacniająca roślin przystosowana jest do obciążeń występujących w środowisku lądowym. Zbudowana jest ona z komórek o zgrubiałych ścianach, które zapewniają jej wytrzymałość. Dodatkowo jest ona odpowiednio rozmieszczona w roślinach w miejscach, gdzie dochodzi największych obciążeń i gdzie to wzmocnienie jest potrzebne. Kolenchyma, czyli zwarcica, jest to tkanka wzmacniająca zbudowana z żywych komórek. Wyróżniamy kolenchymę płatową oraz kolenchymę kątową. Kolenchyma jest zbudowana z komórek żywych, często z chloroplastami, mających celulozowo-pektynowe wzmocnienia. To wzmocnienie występuje albo na stycznych powierzchniach kolejnych warstw komórek, na ścianach równoległych do powierzchni organu. Tutaj jest to zaznaczone kreską i wtedy mamy kolenchymę płatową. Natomiast może to wzmocnienie występować także w narożnikach komórek, na styku kilku komórek i wtedy mamy kolenchymę kątową. Czyli wzmocnienie może występować w postaci płatów, wzdłuż komórek, na stycznych powierzchniach kolejnych warstw komórek albo w kątach komórek. Kolenchyma, czyli zwarcica, występuje na przykład w ogonkach liści. Jest to tkanka zbudowana z elastycznych, żywych komórek, dzięki temu nie hamuje ona wzrostu rośliny. Sklerenchyma. Sklerenchyma, czyli twardzica, jest to tkanka wzmacniająca zbudowana z komórek martwych. W jej skład wchodzą włókna sklerenchymatyczne oraz sklerajdy, czyli komórki kamienne. Sklerenchyma zbudowana jest z komórek martwych, po których zostały wyłącznie ściany komórkowe. W ścianach między włóknami celulozy odkłada się lignina, czyli cukier. Dochodzi zatem do inkrustacji, czyli ściany sklerenchymy są inkrustowane ligniną, to znaczy, że to są ściany zdrewniałe. Dokładnie o adkrustacji i inkrustacji mówię w innym nagraniu, link znajduje się w opisie pod filmem oraz na ekranie. Elementy sklerenchymy mogą przybierać postać wydłużonych włókien i wtedy są to włókna sklerenchymatyczne, lub też okrągławych sklereid, czyli komórek kamiennych, które tworzą np. łupiny nasion. Włókna sklerenchymatyczne wyglądają w ten sposób, na przekroju podłużnym wyglądają jak takie wydłużone włókno, które wzmacnia dane fragmenty rośliny, a tak wyglądają komórki kamienne, one mają bardzo grube ściany komórkowe i nieregularny kształt. Tutaj znajdują się jamki, tutaj mamy ścianę komórkową, grubą ścianę komórkową pełniącą funkcję wzmacniającą, a w środku jest dość wąskie światło komórki. Tkanka wzmacniająca jest to tkanka roślinna jednorodna, ponieważ jest tworzona przez jeden typ komórek o podobnej budowie. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, wszystkich moich kanałów oraz przypominam o możliwości wsparcia finansowego. Polecam także inne nagrania z zakresu anatomii i fizjologii roślin. Linki do tych nagrań znajdują się w opisie pod filmem. Do usłyszenia.